Również w przypadku kolejnego projektu autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska nie wskazano referenta. Zapytuję zatem członków komisji, czy ktoś z Państwa zechce odczytać ten projekt uchwały. Zgłasza się pan radny Józef Walchewka. Oddaję panu głos. Uchwała numer 2/375/2013 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice z dnia 22 sierpnia 2013 roku. W sprawie korekty uchwały numer 29/308/2013 z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Słoszowice do realizacji w latach 2013-15 z późniejszymi zmianami. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się o kwotę 16 500 środki przeznaczone na finansowanie w roku 2013 zadania inwestycyjnego wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2013-15 pod nazwą budowa chodnika w ulicy Petra Rzyckiego wraz z odwodnieniem z kwoty 25 tysięcy na kwotę 8 500. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za odczytanie. Otwieram dyskusję. Wobec braku zgłoszeń dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.